Bardzo mnie to cieszy, że nasze kluby są gdzieś tam wysoko w rozgrywkach i że Wigry się utrzymały. No to trzeba było naprawdę być człowiekiem mocnej wiary. Tak to określę, no ale fajnie, że tak się stało, że Wigry są w pierwszej lidze. Natomiast oczywiście tutaj trwają prace nad zmianą filozofii finansowania sportu. Może to nie będzie rewolucja, ale jakieś zmiany trzeba tutaj prowadzić do naszych wewnętrznych, tutaj miejskich przepisów. I oczywiście takie zmiany będę chciał, żeby były przeprowadzone jak najwcześniej. Sądziłem, że to trochę jeszcze potrwa, ale pewnie już na sesji lipcowej trzeba będzie pewne korekty dwóch uchwał Rady Miejskiej przeprowadzić. Nawet dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiali z grup poradnych. No oczywiście sport profesjonalny i sport młodzieżowy. Tutaj jest zawsze sport dla wszystkich. Jest dyskusja. Kogo miasto ma wspierać tak naprawdę? Czy ten sport na najwyższym poziomie profesjonalny? Jeżeli wspierać, to w jakim stopniu wspierać, czy sport masowy, powszechny, sport rodzinny i sport dzieci i młodzieży. I tu są zdania też różne, ale ja akurat prezentuję taki pogląd, że powinniśmy i to, na tyle, na ile nasz oczywiście budżet pozwala. My mamy jedno nieszczęście tutaj w Suwałkach, że mamy bardzo wiele dyscyplin, które w jakiś tam sposób więcej czy mniej wspierały środkami z budżetu miejskiego. I próbowałem zachęcić środowisko sportowe, a w szczególności kiedyś na Radzie Sportu, żeby może zrezygnować z części dyscyplin sportowych. No akurat nie wyszło mi, no bo każdy chce swoją dyscyplinę prowadzić i to fajnie, nie? No ale każda ta dyscyplina oczekuje jakiegoś wsparcia ze strony samorządu. A środków mamy tyle i mamy, każdego roku mamy ich coraz więcej na sport. Takie są fakty i tutaj w tej chwili oczywiście Wigry zostaje w pierwszej lice, Ślepsk awansuje do awansowo, został już przyjęty do Plus Ligi, czyli najwyższe piętro. No i oczywiście Ślepsk ma sponsorów, ale złotówka do złotówki, o której cały czas mówię, dla sportu profesjonalnego jest to bardzo dobra oferta, uważam.
I o ile Ślepsk, Suwałki przyjął tą ofertę bardzo happy, szczęśliwi są, to tyle wiem, że Wigry, Suwałki nie są zadowolone z tego, że to za małe środki. Natomiast my chcemy finansować nadal sport, tylko oczywiście bariera przede wszystkim wynika z ograniczonych środków finansowych. Nie możemy. Nie chciałbym, żeby w sporcie profesjonalnym było tak, że miasto będzie głównym sponsorem. Bo chyba nie o to chodzi. I tutaj powinniśmy właściwie te relacje utrzymywać. Nie przejmować sponsoringu obojętnie jakiejkolwiek dyscypliny sportowej, ale mówię o sporcie profesjonalnym. W tamtym roku, szanowni państwo, dla Wigier została ze spółkami miejskimi przekazana kwota środków finansowych, z tą kwotą 200 tysięcy na zakup akcji, 2,5 miliona złotych, to jest chyba 2 tysięcy. W tym roku będzie to przekazana kwota 2 400 000 złotych. Plus obiekty. No plus obiekty, pan dyrektor podpowiada, bo ile utrzymanie stadionu piłkarskiego kosztuje, to dokładnie wiemy. I z tego się wywiązujemy, W tej kwocie bieżącego roku 2 400 000 złotych jest zaległa kwota tego miliona z pierwszego półrocza ubiegłego roku, gdzie nie byliśmy w stanie przekazać tych środków finansowych, bo te przepisy, nasze regulacje nie pozwalały to uczynić. I ta zaległość przeszła na to. No, gdyby tej zaległości nie było, to byłaby kwota 2 milionów złotych. Natomiast ja też chciałbym, żeby środki finansowe z miasta były uzależnione chociażby od lokaty, od miejsca po zakończeniu rozgrywek. Żeby nie było tak, że i czwarte miejsce, i piętnaste, i szesnaste, to taka sama kasa z ratusza popłynie. To demotywujące działa. To nie wpłynie na zainteresowanie jakimś lepszym wynikiem sportowym. I chciałbym bardziej to zróżnicować. Lepszy wynik, większe środki finansowe, słabszy wynik, mniejsze środki finansowe. No tak jak przy pracy nie oceniam. Lepszy pracownik więcej zarabia, słabszy mniej. Szanowni państwo, Wigry, inne kluby, to są duże pieniądze w futbolu, bo raport Deloitte, który ukazał się za rok 2017, mam nadzieję, że on ukaże się również za rok 2018 wkrótce, że będziemy mogli popatrzeć, gdzie jest nasza drużyna na tle tych drużyn pierwszej ligi. Tam jest taka sytuacja, że budżet Wigier chyba był na czwartym miejscu od końca tabeli. Nie był to, ale są i kluby, które za 17 rok miały mniejsze środki finansowe. To raz. Po drugie, również przychody. Przychody z chociażby dnia meczu. Jest coś takiego jak dzień meczu. To tam gastronomia, bilety i wszystko. U nas są znikome. Bardzo są małe przychody z dnia meczu. Sponsorzy. No, tam jest troszeczkę zamieszane, bo sponsorzy to i spółki miejskie, sponsorzy to i Fortuna, sponsor pierwszej ligi i tak dalej, chyba nawet i Polsat jest to. My właśnie odznaczamy się tym, że mało jest kibiców na mecz. Jesteśmy też na dole pierwszej ligi. Te statystyki, które tam Deloitte pokazał, no, świadczą o tym, że zainteresowanie w naszym mieście piłką nożną, no jest takie sobie. My przyznajemy do stypendia specjalne, tak zwane. Nie? One nie wiem, jak będą w tym bieżącym raporcie Deloitte określone, bo te pieniądze nie trafiają do kasy klubu, tylko bezpośrednio trafiają na konto zawodników. Zresztą ze Ślepskiem teraz też będziemy tak i tak robiliśmy, natomiast no budżety Wigier za rok chyba 17, jak ja pamiętam, 4,5 miliona złotych.
i pewnie za 18 rok też będzie 4,5 miliona złotych. Tutaj budżet Ślepska plus Lidze to gdzieś pewnie 2,5 miliona złotych, nie? To jest i to wyższa klasa rozgrywek, nie? Czyli co, też mniej zawodników gra, bo tutaj 6, tu 11, to jest już różnica, nie? Większy sztab szkoleniowy i tak dalej, stąd generowane są koszty. Nie wiem, to jest kwestia decyzji politycznej, tak to nazwijmy, decyzji Rady Miejskiej, moje stanowisko też zawsze tam radni analizuję, rozpatruję. Decyzja powinna być odpowiedzialna przede wszystkim. Nie każdy kocha futbol, nie każdy kocha siatkę i wolą fascynować się muzyką klasyczną, a nie sportem generalnym. I trzeba to też rozumieć. Nie? Natomiast to jest zadanie własne samorządu. Rozwój sportu i tak dalej, promowanie zdrowego trybu życia. To są nasze zadania. Jak te zadania będziemy realizowali, to zależy właśnie od nas, czy od osób, które dzisiaj kierują miasto. Każdy klub pierwszej ligi musi prowadzić drużyny młodzieżowe. Z tego, co mi wiadomo, Wigry mają 5 drużyn. Minimum 4 powinny. Czy minimum 5, już ja nie pamiętam. Czyli jest prowadzona praca z młodzieżą. Druga sprawa to jest Akademia Piłkarska. Akademia Piłkarska, która niezależnie od Wigier póki co działa, chociaż chyba będzie połączona, czy jakoś, nie wiem, w każdym razie takiej zapowiedzi były. W Akademii Piłkarskiej szkoli się pewnie gdzieś tam z 500 dzieci, młodzieży. Dzieci, bo w zasadzie sześciolatkowie zaczynają. To jest zabawa z piłką. No ale tam jest sztab też trenerów, instruktorów zatrudnionych. I to oczywiście jest finansowane przez rodziców także, bo rodzice składają się. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że co chodzi o akademię, która sprawozdania, bo to jest fundacja, składa trochę, mamy dużo wiedzy. Bo wystarczy zajrzeć do sprawozdań finansowych, tam ich wiemy i sprawozdań z działalności, którą realizowali za poprzedni okres. No, w klubie Wigry S.A. jesteśmy akcjonariuszem. Mamy wgląd też w dokumenty, chociaż można powiedzieć nie wszystkie. No i to jest tak, to jest świat dużego pieniądza i co tu dużo mówić, nie? Tym się futbol właśnie zajmuje. Grą, piękną grą w piłkę nożną, ale również i pieniędzmi, to dużymi pieniędzmi.